Były do mnie pytania, ale ludzku, dlaczego ty nie grasz w ogóle w The Crew 2? No właśnie sam nie wiem, jakoś totalnie zapomniałem o tej grze. Wiecie czemu? Dlatego, że no mamy tutaj na razie tak naprawdę singla. Ja strasznie czekam na PvP, aż będę mógł sobie z kimś walczyć. Ale tak odblokowałem sobie Koenigsegga Regger, jak widzicie. Jest to bardzo szybki samochód. Dawno nie byłem w tej grze. Nie ma tu żadnego PvP, możemy sobie gdzieś tam z kimś grać w kooperacji, pośmigać, porobić różne tam akcje wspólnie. Ja myślę, że ta gra bardziej nadaje się na jakieś tam live'y niż na takie odcinki regularne do czasu, aż nie będzie właśnie takiego PvP i nie będzie można sobie razem współzawodniczyć jakoś ze sobą, tak? Bo na obecną chwilę, no, jeśli nie masz nikogo znajomego, kto gra w The Crew, no to ciężko się nawet spiknąć z kimkolwiek z sesji, żeby razem z tobą pośmigał. Podejrzewam, że w dużej części teraz ta sesja jest dosyć pusta. Mało kto gra, może ktoś tam jest, może ktoś sobie jeździ. Nie wiem, no ja nikogo chyba na mapie nie widzę. Ty, ja mam prawie 1 000 000 baksów, nice. Wiecie, co mi się bardzo spodobało w tej grze? Tutaj mamy motocrossowe rzeczy. Mam nadzieję, że to jest to. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie się śmiga tymi krosikami. Teraz ja sobie zobaczę tylko poziom trudności. Chyba to już robiłem kiedyś. Ale mogę nie pamiętać, bo to mogło być dawno temu. Zobaczmy sobie. I teraz tak, tutaj mam sobie Suzuki. I teraz jeśli zmienimy sobie kamerę. Zaraz, musimy kawałek przejechać chyba. Z kamery nie można zmieniać. Można by sobie zmienić samochód, jeśli by... Samochód, motocykl, jeśli by ktoś chciał. Zaraz. Radio tu mnie nie chcemy włączać. Dobra. Ogólnie bardzo fajny widok z kasku, gdy się jeździ i motocyklami. Teraz sobie ogarniemy. Próbuję kamerę zmienić, nie wiem którym. Ojej, dobra. No i właśnie, o to mi chodzi. Tylko tutaj to nie są jeszcze takie... Chociaż nie, tu też porobimy parę trików i patrzcie na to. Backflip, Jezu! To już od pierwszego The Crew strasznie mi się podobało. Sposób, jak widzisz tą kierownicę, jak możesz tym wszystkim sobie sterować. Super to jest, naprawdę bardzo mi się podoba. I teraz tak, są różne wyskoki. Teraz tutaj będzie jakaś taki zjeździk, ale jak będzie następna hopka, to jeszcze można sobie porobić takie inne triki, taki jakby, nie wiem jak to się nazywa w świecie motocrossowym. Ale można takie różne fajne wyskoki robić. I super jest ten widok właśnie z kokpitu, zajebisty. Druga sprawa to są właśnie monstery. Shit. Tutaj trochę nie tylko. Są jeszcze monstery. No i te monstery z kolei, można robić nimi takie przegięte triki, nie? I okej, to jest gra arcade'owa, te monstery jakoś tam latają w powietrzu, obracają się we wszystkie strony. I śmiesznie to wygląda. Ale jest też mega zabawne. Wow! Okej. Cyk. Ciśniemy sobie tu. Czekam tylko na jakąś fajną hopkę. Będziemy mogli sobie zrobić takiego trikasa fantastycznego. Zobaczcie, jak super to wygląda, jak się jeździ po tych... Po tym szutrze, nazwijmy to. Oj, chyba będzie teraz hopka gdzieś. Gdzieś tak czuję. Mam nadzieję, bo chcę zrobić tego trika. No, są w ogóle takie traski motocrossowe, gdzie... Uuu! Cyk. Gdzie są cały czas hopki? No, przycisnąłem się jakoś, nieźle. Zajebiste to jest, ej. Tutaj przydałoby się, żeby można było zwiększyć sobie jeszcze pole widzenia. O, patrzcie na to. I teraz, tak jak z kokpitu to wyglądało tak sobie. Shit. Ale z trzeciej osoby. Gdybyśmy sobie zmienili widok, to by wyglądało jak ten gościu, czy tam gościówka w moim przypadku. Tak bokiem fajnie tym motocyklem w powietrzu leci, to jest spoko. Nie wiem, czy te hopki jeszcze tutaj będą. Tu jest jakiś kamień, cyk! Tak sobie poszło. Mamy ulepszenie do motocykla, fajnie. Moglibyśmy sobie zwiększyć poziom trudności i spróbować się tam, a ten zwiększony poziom trudności rzeczywiście jest trudny dosyć. O, tu mamy coś do znalezienia. Coś do znalezienia. No, pokażcie. Coś do znalezienia. Oj, chyba widzę. Nie, zniknęło. Gdzieś w las. O, jest. Tutaj. Odbieramy nagrodę.
Cyk, i co nam dropnie? No, jakieś tam parcy, spoczko. Dobra, więc to sobie zrobiliśmy. I teraz tak, ja bym chciał tymi motocrossami. A co tu mamy dziś? Co tu mamy? Zamiana. Co to jest? Dobra, zmiana poziomu trudności. Rallycross. Motocross. Ja bym te motocrossowe sobie porobił. Więc tutaj jechaliśmy sobie motocross, ale było za łatwo. Daliśmy sobie poziom trudny. No i tutaj moje moto już będzie za słabe. Zobaczcie, jaka różnica jest. Musiałbym sobie poulepszać je jakoś. O, tutaj możemy sobie od razu wybierać, żeby było łatwiej. Spoko. Już widzicie, już wszystko tu mam porobione ładnie. No ale nie wiem, no spróbujemy na poziomie 60. Tu mamy MX. O, właśnie to jest ta traska. Podejrzewam, że ciężko będzie to wygrać, ale będzie można robić fajne triki, które wam właśnie chcę pokazać. Zajebiście to wygląda. I cyk. Oni pewnie będą tu koksić. Chcę sobie tego crossa polepszyć, ulepszyć. O shit, ale wyrwali. I patrzcie na to. Jak przeskoczyłem ich wszystkich. Okej, dobra, dalej mi nie poszło. Ale ta kamera z kokpitu robi robotę. W sensie, no... No w sumie motocykl też ma jakiś tam swój kokpit, nie? Ekstra. Czasami słabo widać podczas wyskoku, gdy musimy gdzieś wylądować. Ale ogólnie nie jest źle. To jest zajebiste. Jak robimy sobie te przewrotki. Yeah. No i tutaj jest bardzo trudno, nie wiem czy uda mi się ich podgonić. Na początku poszło mi fajnie, przeskoczyłem ich wszystkich. To trzeba tak w odpowiednim momencie zlecieć na odskocznię. I wtedy dostajemy jeszcze trochę prędkości. Wow, wow, wow. Ale patrzcie na to. Cyk i cyk. Elegancko. Właśnie, tutaj zawsze się rozwalałem na tej odskoczni. Tam ciężko jest trafić. Się może zakręcić trochę w głowie od tej jazdy, ale jest mega to pochylanie. Już w The Crew 1 bardzo fajnie się jeździło tymi motocyklami. Tutaj jeszcze bardziej to dopracowali, że jest takie wow, co ja zrobiłem? Nie wiedziałem, że taki trik można zrobić. Musimy popróbować sobie jakieś triki na motocyklach. Ty patrz, jak mnie wyprzedził skubaniec. Nie no, ja tu mam za słaby ten moto teraz. I trzeba pójść sobie. Zobaczymy, czy to w ogóle jakieś takie... Patrz, powietrze masz taką... I na przednie koło. Okej. Okay. No musimy stąd wyjść. To jest zdecydowanie za wysoki poziom trudności, jak na mój motorek. Bo to tak nie może być, że mam jakiś słaby motorek. Może spróbujmy jakoś ulepszyć. No, tych części tutaj jak na lekarstwo. No poziom 60, żeby można było z tymi hardkorowcami tam walczyć. 29. 30, no. Maksymalny poziom to jest w ogóle 70. To jego tam jakoś super mocno nie można ulepszyć też, nie? Dlatego warto też kupować od razu pojazdy, które są w wysokiej klasie, bo wtedy nie tracimy czasu na ulepszanie ich. Nie wiem, czy tu Maserati jakieś mega, mega ulepszone jest. No, na przykład, no nie, tutaj tak słabo. Pewnie są jakieś tam mocniejsze jeszcze, może McLaren? Najlepszy, co to jest? No tutaj 252 punkty mamy na 320, także tego ulepszania nie mamy aż tak dużo, jak na przykład w porównaniu do jakiegoś tam powiedzmy niszowego Nissan, na przykład tutaj mamy 95 punktów, tak? Monster Nissan, what the fuck? Ja sobie Monstera wziąłem, tego najmniejszego, zobaczcie, Skyline'a możemy mieć Monstera. No ale dobrze, trzeba się skupić na ulepszeniu mojego krosika, żeby to robić, to trzeba sobie właśnie jeździć te wszystkie wyścigi i sobie farmić części do nich. Można też było jakoś je właśnie zdobywać. Dobra, tutaj mamy to, na tych wszystkich, o, tutaj może byśmy sobie, zaraz, bo tutaj jeszcze mieliśmy taką opcję. No zobaczcie, wbiłem sobie do gry i nikogo nie ma na sesji, a jest wieczór, tak? Więc ktoś tam chociaż powinien być, a dosłownie żadnego gracza nie ma, jest pustka w The Crew 2. Także jak wejdzie to PvP, to może wtedy będzie można sobie normalnie pograć. Jeśli chodzi o offroad,
to tutaj właśnie te motocrossowe rzeczy, no wszystko mam na 100%, zobaczcie, tylko tutaj testy mogę sobie porobić. Testy, któreś mam pewnie nieporobione. Zobaczcie wszystko. Ja naprawdę maniaczyłem w tę grę długo dosyć. Zobaczmy tutaj. Naszym zadaniem jest chyba się oddalić po prostu tego punktu. Ucieczka, tak. O, może wypadnie jakaś część z tego. Okej, spróbujmy w tę stronę. Może zmienię kamerę. No ta kamera nie jest taka imponująca za gracza, nie? No, wolę mimo wszystko to. Mniej widać, ale jest fajniej. Uuu! Co ja zrobiłem? Uciekamy jeszcze, uciekaj! Nie do przodu! Uuu, shit! Dobra, dorwała mnie strefa. No i fajnie było. No, w ten sposób też możemy farmić części. Chyba jak się weźmie jakiś poziom trudny, przejedzie, to można sobie lepsze części powkładać. Ale czekajcie! Ja chyba mam... Gdzie moje części? Dobra, i teraz tak, jeśli chodzi o osiągi, tutaj mamy klasę MX, to jest już RX, czyli z tych crossów, bo tak, można sobie migrować te części między pojazdami, na przykład tutaj mamy sobie do Monstera jakieś dwie części, na przykład sobie tym Monsterem wygram sobie jakąś tam wyższo poziomową część i mogę ją włożyć sobie do tego Monstera, nie? I go się tam mocniej ulepszy, także to jest spoko. Tu mam, ojeju, Ferrari FXXK. Spoko mam te pojazdy, naprawdę. Ale i tak dużo hajsu mi zostało, jakąś motorówkę może kupię. No, jest trochę tutaj tego. No i mam śmigłowiec, pokazać wam śmigłowiec. Zresztą chyba pokazywałem kiedyś. Jezu, okropne. Chyba go poprawili trochę. Nie, dalej jest dziwnie. Ale można, no. Plus jest taki, że rzeczywiście można tym śmigłowcem się poruszać. Wcześniej było jeszcze gorzej, bo można było nim się obracać w powietrzu jakoś tam hardkorowo. Okej, teraz już jest lepiej to wygląda, ale wcześniej było dużo gorzej. Zobaczmy tu widok z kokpitu. Bo mamy widok z kokpitu, zobaczcie. Naprawdę spoko to wygląda, nie? Tutaj troszeczkę można się rozglądać, ale niewiele. Cyk. I możemy sobie ten... No ja mam nadzieję, że te wszystkie pojazdy będą jakieś bardziej użyteczne, powiedzmy w PvP, bo w obecnym momencie to... No, poza robieniem jakichś tam wyścigów wspólnie i kooperacji, to tutaj nie ma... Ta gra w sensie sensu, jeśli chodzi o nazwę jej, no nie? Można sobie dobrać tam jakichś znajomych, ale no bez przesady, no większość czasu jak gramy w jakieś gry sieciowe, to gramy na zasadzie, ej, gram z randomami i próbuję ich pokonać, próbuję być lepszy. No a tutaj w ogóle nie mamy żadnych nawet randomów w tym momencie, ja wbiłem sobie od tako, gdzie no powinno być trochę graczy mimo wszystko, nie? Więc szkoda trochę. Tak trochę zapomniana ta gra jest drobinkę. No i jedyną opcją, jaką możemy sobie tutaj robić w tej grze na obecną chwilę, to jest zdobywanie wszystkiego, co się da. I polepszanie swoich wyników, co jest słabe. No ale dobrze, i teraz co? Mówicie, że mamy sobie ulepszać pojazdy, w sensie tego... Wow. Aha! Ja tu chyba jakieś dragowe ostatnio robiłem rzeczy. A nie te, tylko tego kroska bym chciałbym sobie polepszyć. Można go sobie tutaj zmienić. Zaraz, gdzie on tu był? Ładują się te pojazdy. RR i jest tutaj. Dobra. Fajnie, że można sobie szybko zmieniać te pojazdy dosyć, ale w The Crew 1 też mieliśmy taki telefon, po prostu można było wyciągać i wtedy sobie wybierać, jaki tam pojazd nam pasuje. No i dobrze, wypadałoby coś tam sobie ulepszyć, więc chodźmy do jakiegoś wyścigu. Widzicie, tutaj jest dużo wychodzenia do tego menu, no ale taka jest ta gra. Wcale nie musimy wchodzić w to jakby w mapkę, tylko możemy sobie też wybierać bezpośrednio stąd. Czyli tutaj wchodzimy sobie w aktywności, bierzemy sobie pyk, bierzemy sobie motocross, sobie wybieramy, co tam nam się podoba.
I teraz tak, to jest podstawowy. Może byśmy myknęli to. Może by się udało. No nic, spróbujmy. Fajne części by dropły, gdyby się udało. Ale kamera to chyba weźmiemy sobie tą. Najlepsza jest, nie? 60 poziom. No ale zdobędziemy fajną część, jeśli uda się wygrać to. Było spoko. Także pełne skupienie. Nie pozwalamy sobie na błąd. I grzejemy. O, ale mnie popchnął. Ow! Tak, catch me if you can, zwłaszcza jakie oni mają ten, jak mi odchodzą tutaj. Jedyne co ja mogę zrobić, to spróbować jakoś skrócić sobie drogę. I spróbować się za nimi trzymać, nie? Kurde, takie skoki, serio? Te krosy to by się tutaj... No dobra, na razie jestem pierwszy, może jakimś sposobem się uda to wygrać. Byłoby super, byśmy fajną część zdobyli sobie, nie? Nie wyskakujemy, oni też nie wyskakują, okej. Okay. Ouu! Baniec. Nie, my tutaj idziemy, ekstra. Czy da się tutaj? Nie, tutaj musimy jechać wyskocznią. 58% już. Na której muszę być? Tu muszę być pierwszy. Jeśli jedziemy sobie na zwykłym poziomie, to możemy być po prostu w pierwszej trójce. Okej. Gaz, 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 gaz. Teraz raz, tu mogę sobie chyba cisnąć się tu. Nice! Gaz, 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 gaz! Ojej, tam jeszcze dwóch przede mną jest. Świetnie, dobrze. Nie patrzę na to skocznie, ale no trudno, trudno jest. Czwarty jestem, najgorsza pozycja. Może jeszcze się coś uda, bokiem pojedziemy. Pasz, 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 pasz. Tu na końcu można jeszcze przygrać nieźle. Czwarte miejsce. No trudno, ciężko jest. No wiem, że za słaby mam motocykl. Właśnie po to jeżdżę, żeby wygrać to. Powtarzać nie ma co, tutaj za słabo. Czy można jakoś te części kupować? Chyba nie ma tutaj takiej opcji, żeby je kupować. Teraz sprawdzimy, czy coś tutaj mogę zrobić. Ale ten widok z kokpitu jest świetny. Ja sobie muszę też jakiegoś ścigacza kupić. I będę gotowy, bo PvP na pewno gdzieś tam kiedyś wyjdzie. Ale zanim wyjdzie, trochę poczekamy, nie? Mam nadzieję, że The Crew po tym... W tym czasie nie umrze po prostu. Już całkowicie. Że nikt o nim nie. Jeszcze tam ktoś będzie pamiętał o tej grze. No dobrze, więc co? Spróbujmy sobie aktywności. I. Pyk. Co my tu byśmy. Nie no, tutaj już nie dam. To był najprostszy pierwszy wyścig. Więc jedyne co możemy próbować. Zobaczcie, bo tutaj części wygrywa się albo zieloną, albo niebieską. Ta niebieska dodaje większego kopa. No ale my nic nie zrobimy, jeśli. Będziemy ciągle przegrywać. Musielibyśmy chociaż trochę jeszcze ulepszyć motocykl, żeby dać radę coś tutaj. Albo pojedziemy sobie właśnie tu. Tu powinna mi lepsza część wyskoczyć mimo wszystko. No dobra, spróbujmy. Zajebiste to jest, ej. Ja myślałem w ogóle o tym, żeby sobie tak w realnym świecie kupić takiego krosika. To jest fajna sprawa, mam dużo lasów tutaj dookoła. I można by sobie po tych ścieżkach wszystkich leśnych pośmigać elegancko. No dobra, próbujemy swoich sił, tutaj chyba będziemy śmigać na czas. Tak jest. Mam poziom normalny. Ale ten gościu zostawił... Zostawił z tyłu nieźle. No nie da się tu nie zrobić, po prostu backflipa jest genialne. Cyk. Ciekawe z jaką maksymalną prędkością będziemy mogli grzać. Się zastanawiam.
Czy ja ogarnę tutaj jakiś czas? Chyba mamy... Jak z górki, ty. Fajnie to widać, nie? Cyk, uuu. Myśmy robili ten wyścig na samym początku. Między drzewami. Czuję się jak Star Wars trochę teraz. Tam był multiplayer, pamiętam, że między takimi drzewami się właśnie walczyło. Au, 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 au. Dobra. Pojedziemy sobie. O nie, 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 tutaj. Kurczę, myślałem, że w prawo też jest odnoga, żeby sobie jechać, bo czasami możemy wybrać sobie, w którą stronę pojechać. Chyba był jakiś skrót po lewej stronie, ale nie wiem, czy jest zbyt opłacalny. Po prostu mykamy, tak jak nas prowadzi droga. I tu w dół. Cyk, uuu, tym wąwozem! Nice. Właśnie zawsze jak jadę na motocyklu w The Crew, to zawsze pochylam się do przodu, bo wtedy jest niby mniejszy opór aerodynamiczny i rzeczywiście dużo szybciej się jeździ wtedy. Tak o 10 km na godzinę na przykład prędkość maksymalna się zwiększa, ale tutaj jest taki problem, że no możemy sfailować wyścig trochę tym. I tu też bez skakania można byłoby wyśmignąć, żeby lepszy czas uzyskać. Czy się zmieszczę? Uwaga. O! Udało się. Ale niewiele brakowało już. Dobra, dawajcie części, bo ja chcę ulepszyć krosika. O, są. Czy będą to jakieś ulepszające? Jest niebieska jakaś. Spoko. Zobaczmy. Więc tak, osiągi. No niby mamy 26. Coś tam się nam niby zwiększyło, zanim nam wbije chyba poziom. 31 poziom. I no kurczę, zobaczcie ile tutaj trzeba walczyć, nie? żeby ulepszyć do 70 punktów. To znaczy myślę, że jak już byśmy wygrali coś na poziomie trudnym, to by poszło nam to znacznie szybciej. Ja tutaj mam jeszcze, no nie, no to już wszystko na maksa jest. Wymaksowane, zobaczcie, porobione. Kiedy ja to poprzechodziłem, to nie wiem. No dobrze, tutaj mamy... Zmień poziom trudności, może tu byśmy spróbowali, kurde. Chociaż nie, bo to takie... są, tu jest dużo hopek, to tam ciężko jest przyciąć. Ale myślę, że ten Hollywood... Myślę, że tutaj damy radę. Ale już spróbujmy na tej kamerze takiej... Cyk. Myślę, że tutaj damy radę to ogarnąć, no. Zobaczymy. Jakby się udało, bym takie fajne części dostał. Tylko trzeba jak najwięcej hopek unikać. Im więcej hopek się unika, tym szybciej się jedzie po prostu gdzieś tam dołem. No i przeciwnicy, jak te lamy ostatnie, wiecie, nie? Dobra, próbujemy. O, pięknie. Tutaj też chyba można by było ominąć, tu już się nie da. Tu trzeba tą skałę przelecieć, ale w niektórych miejscach widzicie, że są takie skróty jakby, nie? Można by tam coś popróbować. Okej, teraz w lewo. Wyganiają mnie tam trochę, ale na razie jeszcze trzymam się przodu. Dobra, są całkiem z tyłu. Nice. Teraz dołem. Tutaj to wiadomo, nie? Że można sobie na dół pozwolić. Pyk. Oh shit. Nie, trzymaj się. Nie, 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 nie. Wow, co mnie tak wybiło? No jak? Gaz, 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 gaz. I oni na końcu robią te hopki i może jak się będę trzymał w miarę tej czołówki, wtedy dam radę ich podgonić.
kas. Aj, no jak? Jak to możliwe? Nie! O, tutaj, patrzcie. Zobaczcie, oni tutaj jadą środkiem. Dobra, powtórka. Nie to. Ach. Nie udało się. Tutaj trzeba zdobyć pierwsze miejsce. Ale zobaczcie, jaka jest ten. Jest duża różnica poziomu. Ja myślę, że dam radę to normalnie sobie ogarnąć. No i trzymajcie kciuki, doganiają mnie tam z tyłu. Ale teraz poszło znacznie lepiej. Zobaczcie. Pomijałem jak najwięcej hopek. I cyk, proszę bardzo, udało się, na poziomie trudnym. Dawajcie części, mnie tam nie interesuje. Zobaczymy co tutaj dropnie. 16 tysioków, nice. No i dwie niebieskie części, to powinno być fajnie. Cyk. Gdzie? To mnie interesuje. Pokaż mi te części. O. I zobaczymy jakie będą ulepszenia. Cyk, cyk. Cyk. O, cyk. 50, tak? 50, no, nieźle. I mamy 32. Jeszcze trochę tego zdobywania zostało, ale już idzie coraz lepiej. No i krosika sobie troszeczkę ulepszyliśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki z The Crew 2 i zdobywanie, ulepszanie samochodów, ich tuningowanie. No i ja was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.